Anna Seniuk po wypadku. Co się stało z gwiazdą? Kropka. Anna Seniuk, 80 litrów, cały czas podejmuje zawodowe wyzwania, jednak już dawno nie pokazywała się na czerwonym dywanie. Gwiazda unika błysków fleszy, ale zrobiła wyjątek. Pojawiła się na premierze musicalu 40-latek. Towarzyszyła jej serialowa córka Jagoda, czyli Mirella Olczyk-Kurkowska. Anna Seniuk zagrała w 40-latku. Anna Seniuk to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek starszego pokolenia. Debiutowała rolą Irmy w Wariatce z Hajlot J. Gilodu w Starym Teatrze Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Szybko dostała propozycję pracy w Warszawie i grała w Teatrze Ateneum. Reżyserzy obsadzali ją chętnie w swoich filmach, bo wiedzieli, że obecność powabnej blondynki przyciągnie widzów. Zagrała w Zacnych Grzechach, Lalce, Czarnych Chmurach, Stawce Większej niż Życie. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych, 40-latku Jerzego Gruzy. Anna Seniuk pojawiła się na premierze. Anna Seniuk właśnie w związku z 40-latkiem pokazała się ostatnio publicznie. Aktorka przybyła na premierę musicalu, napisanego na podstawie kultowego serialu. Towarzyszyła jej Mirella Olczyk-Kurkowska, która przed laty wcielała się w Jagodę, córkę Magdy i jej męża, inżyniera Stefana Karwowskiego. Co rzucało się w oczy, Anna Seniuk pojawiła się na czerwonym dywanie z ręką na temblaku. Kropka. Aktorka zapewne uległa jakiejś kontuzji, jednak dobry humor nie opuszczał jej i chętnie pozowała do zdjęć. Na studiach Anna Seniuk nie mogła opędzić się od adoratorów. Na studiach kochali się w niej wszyscy koledzy. Jej uroda już wtedy została doceniona. Anna Seniuk miała okazję być modelką w kultowym przekroju. Jednym z jej adoratorów był Zbigniew Cybulski. Tak bardzo mu się spodobała, że nie mógł oderwać od niej wzroku, kiedy przyleciała do Paryża, a on odbierał ją z lotniska. Zaproponował nawet wspólną randkę, ale aktorka na nią przyszła. Gdybym tylko zechciała, mogłabym zostać kochanką Zbyszka, stwierdziła pół wieku później, w programie Kuba Wojewódzki. Była cudem najpowabniejszym i bardziej od innych dziewcząt, wspominał w jednym ze swych felietonów opublikowanych w zbiorze Mężczyzna po latach Jan Nowicki, który studiował z Anną na jednym roku. Nie przeczę, byłam atrakcyjną dziewczyną. Do tej pory podchodzą do mnie na ulicy obcy mężczyźni i mówią, że kiedyś się we mnie kochali, żartuje Anna Seniuk.